Więc witajcie, z tej strony Szymon Chałupka z kanału Filmujemy i widzimy się w kolejny poniedziałek znowu o godzinie 18. I na samym początku powiem już z góry, tak, będą te bluzy w sprzedaży, czapki również będą, ale aktualnie oczekuję na dostawę właśnie czapek do magazynu. Bo jak nie ma czapek, to nie da się ich sprzedawać, bo na czym wam zrobimy nadruk. I o tym wszystkim dowiecie się z mojego Instagrama, teraz już tutaj wyskakuje odpowiednia graficzka i tam cię zapraszam i tam będę informował, kiedy czapki będą już gotowe do sprzedaży. I teraz, słuchajcie, nie przedłużając, ja witam was w odcinku, w którym dowiesz się, co powinieneś wiedzieć na temat teledysków. Tak się składa, słuchajcie, że troszeczkę się ich zrobiło w życiu. Nie ukrywam tego, że właśnie zaczynałem od teledysków muzycznych. Lubię właśnie teledyski muzyczne robić też z tego względu, że przeszło 7 lat, grałem na perkusji, więc łączę zazwyczaj właśnie przyjemne z pożytecznym. Jak jest jakiś zespół, to tam się ma perkusista, daję sobie po pinkole chwilę. Ale teraz przejdźmy, słuchajcie, do poważniejszych tematów, czyli do tego, co powinieneś wiedzieć przed pierwszym wykonanym teledyskiem. Przed wykonaniem pierwszego teledysku, oczywiście. Słuchajcie, absolutnie pierwszą rzeczą, którą muszę wam powiedzieć i o której nie możecie zapomnieć, to nagranie odpowiedniej ilości materiału zespołu, czy tam solisty, rapera. Chodzi tak naprawdę o nagranie odpowiedniej ilości materiału, żeby z tego materiału później wszystko ładnie powycinać. No jak ja to robię, to puszczam kawałek, jeżeli trwa on 3 minuty, no to trwa on 3 minuty i na przykład skupiam się na wokaliście i cały zespół musi grać przez te 3 minuty. A jeżeli sypniecie jakąś tam cenę klientowi i on powie, panie, za drogo, to wyślijcie mu właśnie ten film, być może dowie się, dlaczego to wszystko kosztuje. Czyli prosty przykład, mamy 5 gości, którzy grają w zespole. I teraz tak naprawdę na każdego warto jest poświęcić około 3-4 ujęcia, w zależności od tego, na jakim instrumencie gra, w zależności od tego, jak on się rusza. Czyli prosta matematyka, mamy 5 gości, musimy nagrać na każdego gościa 4 ujęcia, musimy zrobić takich ujęć 20. No i słuchajcie, łapiemy sobie każdego właśnie blisko, później się troszeczkę oddalamy z tą kamerą. Później nie zapominamy o tym, aby nagrać sobie jakiś detal, na przykład cały detal na gitarę, jak sobie gitarzysta gdzieś tam gra. Później musimy sobie ograć perkusistę z prawego kąta, z lewego kąta. Możemy zrobić jakieś fajne ujęcia z kranu, jak on na przykład dojeżdża i odjeżdża. To wszystko, słuchajcie, pomoże wam zbudować już taki solidny fundament waszego teledysku. No i do tego oczywiście musimy dograć sobie ujęcia na szeroko, tam gdzie widać cały zespół, cały band. I dopiero wtedy tak naprawdę możemy być spokojni, że mamy materiał po prostu dobry. I jak nagraliśmy, słuchajcie, taki materiał, to później te wszystkie, strzelam, 20-25 ścieżek wideo, musimy sobie synchronizować. I tak naprawdę synchronizacja jest tyle ułatwiona, że jeżeli puściliśmy sobie na planie i zarejestrowała nasza kamera właśnie dźwięk, czyli tą piosenkę, pod którą robicie teledysk, no to widzimy po waveformie, że mamy taki dźwięk nagrany i mamy jeszcze dołożony plik audio, który dostarczy nam zespół i tak naprawdę synchro jest bardzo proste. Ale jeżeli dalej nie ogarniacie, o co chodzi, no to teraz widzicie, mamy sobie nałożone 20 tam kilka ścieżek, no i do tego mamy plik audio, który przysłał nam zespół. No jak widzimy, te waveformy są naprawdę bardzo zbliżone do siebie, są pewne fragmenty, do których możemy się dostosować, więc takiego fragmentu po prostu poszukujemy. Ja mam tutaj taki fragment, no i proszę bardzo, mamy synchro już gotowe i tak lecimy ze wszystkimi ścieżkami. I teraz, słuchajcie, pewnie pojawi się wasze pytanie: Szymon, a jak ja tu mam pociąć teraz wszystko? Jak to ciąć? I tutaj tak naprawdę złota rada jest taka, aby trzymać się tej muzyki. Ona jakby wyznacza tempo całego cięcia. I dzięki temu, że nagramy sobie 20 te kilka ścieżek, to będziemy mogli sobie rozrzucać tymi fajnie kamerami i ten teledysk będzie dynamiczny w tych momentach, kiedy potrzebujemy. A tam, gdzie jest spokojnie, to też będziemy mogli sobie powybierać jakieś fajne fragmenty, jak na przykład kamera gdzieś płynie. I teraz przejdźmy do kolejnej rzeczy, czyli lokalizacji, gdzie będziecie nagrywać właśnie ujęcia zespołu czy tam rapera. I prawda jest taka, że teledysk jest taką formą wideo, że musimy naprawdę posiadać bardzo fajne umiejętności. Dlatego ja wam polecam na początku wykonywać teledyski, z tego względu, że szybko zaczynacie się uczyć wielu rzeczy. I teledysk, nie ukrywajmy, jest taką formą, która ma pokazać jak najlepiej zespół, więc musimy tutaj postawić na jakieś lokalizacje, które po prostu zrobią wrażenie wow. I dlatego pewnie jak oglądacie teledyski, to widzicie, że najczęściej są tam jakieś fajne zabudowane hale. Mamy jakieś otwarte plenerki z jakimiś tam ogniami. Mamy jakieś pustynie, mamy jakieś lasy, mamy jakieś opuszczone obiekty, albo przed tym obiektem się nagrywa, albo w środku tego obiektu. I to wszystko ma po prostu zrobić efekt wow. W takich miejscach nie nagrywa się najłatwiej. Jeżeli chodzi o oświetlenie, to to zrobimy na zupełnie inny odcinek. Jeżeli jesteśmy już przy opuszczonych miejscach, to pamiętajcie o tym, że każde miejsce, nawet jeżeli nie ma tam tabliczki, należy do kogoś.
kogoś. I naprawdę musicie zapytać tej osoby, czy możecie tam kręcić. Z tego względu, że na przykład wyobraźcie sobie sytuację, że kręcicie 3, 4, 10 godzin i nagle przychodzi chłop i mówi: do widzenia, wyjeżdżę z tą kamerą, ale już, bo zaraz tu zadzwonię po tą nogę. Jesteście w połowie nagrań materiałów, połowę macie nagraną w tym miejscu, a połowę nagracie gdzie? Stracicie swój cenny czas, a tak wystarczy zapytać o zgodę. Zazwyczaj gościu się zgodzi, jeszcze mu tam flaszkę postawicie, to będzie okej. Jeżeli chodzi o wyszukiwanie miejsc, to jest świetna grupa na Facebooku, dam wam linka, znajdziecie go w opisie do tego filmu. I teraz musimy zastanowić się nad tym, jaki teledysk chcecie zrobić. Czy robimy teledysk tylko i wyłącznie z ujęciami zespołu? Czy robimy teledysk z ujęciami zespołu plus jakaś historia? I jeżeli chodzi o historię w teledyskach, to nie zapominajcie o tym, że musimy zmieścić je w 3 minutach, pokazując zespół i pokazując historię. Nie zapominajcie też o tym, że na przykład jeżeli jest dialog pomiędzy dwoma bohaterami, to widz nie może słyszeć, o czym oni rozmawiają, bo w tle cały czas leci przecież muzyka, to jest teledysk. Więc tutaj zaczyna nam się piękna zabawa z tym, jak ten temat ugryźć. I powiem wam szczerze, że po tylu latach, jak już się narobiłem tych teledysków, to niestety trzeba nabrać tego doświadczenia. Bo wielokrotnie zdarza się tak, że przychodzi klient, czyli wasz zespół, i on mówi: ale tu taka historia, tam Ala idzie do lasu i tam wyskakuje wilk i stara baba w czerwonym kapturku. No i fajnie, słuchajcie, słyszymy tą historię, tego kręcimy, robimy wszystko, a później na montażu okazuje się, że tu się nic nie klei. W ogóle oglądasz ten teledysk i nie masz pojęcia, o co w tym teledysku chodzi. Więc tak naprawdę rozpisywanie jakiejkolwiek historii najlepiej jest zlecić komuś, kto się na tym zna. A jeżeli nie macie kasy, bo większość w Polsce zespołów nie ma pieniędzy na teledyski, to najlepiej historię, którą macie w głowie, rozpisać sobie spokojnie na sceny, przeanalizować, czy to jest wszystko spójne, czy nasz widz będzie wiedział, a następnie udać się do znajomych i po prostu pokazać im to wszystko. Jeżeli oni zrozumieją, to tak naprawdę widz, który będzie oglądał właśnie twój teledysk, też tą historię powinien zrozumieć. Jeżeli jesteśmy już właśnie przy takim rozbudowanym teledysku, to pamiętajcie o tym, że zmieszczenie wszystkiego w jeden dzień zdjęciowy jest niewykonalne. I tutaj dlatego mówiłem o tym, żebyście wysyłali te filmy do swoich klientów, jeżeli będą coś tam psiaprzoczyć, bo to jest właśnie kwestia najważniejsza. Tak naprawdę, jeżeli mamy rozbudowaną historię, to musimy poświęcić kilka nawet dni na to, aby to wszystko fajnie zgrać. Do tego musimy doliczyć kolejny dzień zdjęciowy, aby nagrać właśnie zespół. I tak naprawdę zaczynamy to rozbijać na kilka dni, żeby nagrać sobie 3-minutowy teledysk. Jeżeli chodzi o sprzęt do waszego teledysku, to tutaj tak naprawdę kwestia jest zależna od tego, czym dysponujecie. Teledysk jest doskonałą formą nauki właśnie dla początkujących, ze względu na to, że mamy po prostu na wszystko czas. I nie jest tak na przykład jak na weselu, że jak ubiorą obrączkę, to nie powie ci: hola, halo, ja nie nagrałem, możemy dubla zrobić, proszę księdza? No proszę. A w teledysku możemy pozwolić sobie na to, aby coś zmienić, aby na przykład aktora ustawić pod innym kątem, albo na przykład, żeby ubrać jakiś ciężki set, albo żeby przenieść krana. Takich rzeczy, które warto jest stosować w swoich teledyskach, to przede wszystkim płynność tych ujęć. Więc jakakolwiek stabilizacja jest naprawdę bardzo ważna, jest ona jak złoto. Ponieważ jakieś fajne objazdy wokół wokalisty, czy jakieś fajne właśnie dojazdy do kitaszysty, czy jakiś super objazd, jak ktoś tam głową macha i tam mopem wali. To wszystko, słuchajcie, wzmocni wasz teledysk i tylko ułatwi wam pracę. No i nie możemy oczywiście zapomnieć o tym, abyśmy dobrali jakiś w miarę ludzi, którzy nam odegrają te sceny. Bo naprawdę nie ma nic gorszego, jak odpalacie sobie jakiś teledysk i jest tam jakaś historia i grają tam ludzie, którzy po prostu się tej kamery wstydzą. I naprawdę są tacy ludzie, którzy nie nadają się do tego, żeby przed tą kamerą występować, żeby cokolwiek odgrywać. I naprawdę jak się ogląda takie teledyski i widzi się kogoś takiego: on tak nie wie za bardzo, co tak mówić, on się tak wstydzi. Raczej starajmy się znaleźć kogoś, kto ma po prostu błysk w oku, kto się gdzieś tam jara tym aktorstwem, kto chce coś robić, albo po prostu nadaje się do tego. Nie zapominamy też o tym, żeby wszystko wytłumaczyć, żeby tą reżyserię uściślić, żeby tej osobie jak najwięcej szczegółów podać, jaka ona ma być, co ona ma robić, jak się ma zachowywać. I dzięki temu, że tak będziecie sobie działać, to te teledyski będą wyglądały na pewno lepiej. Więc przejdźmy do podsumowania tego odcinka. Pamiętajcie o tym, żeby nagrać odpowiednią ilość zespołu, bo to nas buduje taki fundament. Następnie jak już sobie rozpiszecie jakąś historię, to rozpiszcie ją w taki sposób, żeby ona była zrozumiała. Nie przesadzajcie też z tym, że jak gdzieś jest dwójka aktorów, to trzeba nagrać, że oni wychodzą, a w następnej scenie, że oni gdzieś wchodzą i że gdzieś tam przychodzą. Musicie zobaczyć i mniej więcej zrównoważyć to wszystko tak, żeby to wyglądało dobrze. No jeżeli macie możliwość albo macie budżet, to weźcie sobie jakiś fajny sprzęt, przede wszystkim jakiś gimbal, przede wszystkim jakiś rig, żeby zrobić jakieś fajne ujęcia podążające za postaciami. Świetne ujęcia na cały zespół też możemy zrobić za pomocą kranu. Możemy nagrać sobie perkusistę właśnie kranem od góry, dojeżdżając, odjeżdżając. Możemy wykorzystać, słuchajcie, slider i sobie robić takie fajne objazdy wokół gitarzysty, jak sobie gra. A jeżeli nie wiecie, jak nagrać sceny z historią w taki sposób, żeby wyglądały one kinowo, to przez cały odcinek nad moją głową wyświetlały się karty, które ułatwią ci zrobienie takich
scen w twoim teledysku. No i jak to wszystko pomontujemy, to jeżeli macie ochotę, jeżeli piosenka jest taka, że możemy sobie na to pozwolić, to możemy zrobić wszystkie jakieś efekty typu glitche, coś tam się rozmazuje, jakieś RGB. Świetną wtyczkę oferuje wideo Copilot, nazywa się ona Twitch. No i nie zapominamy o color gradingu, wyrównajmy sobie wszystkie sceny, żeby nie było tak, że tu jest ciemno, a tu nagle taka jasna scena wyskakuje i tak dalej, i tak dalej. No i jak dostosujecie się do tego wszystkiego, to na pewno wasz teledysk będzie wyglądał elegancko. I ja już wam, słuchajcie, nie przedłużam waszego poniedziałkowego wieczoru, chociaż nie wiem, bo możecie to oglądać w środę rano, na przykład na toalecie przed pracą. No i co, wpadajcie na mojego Instagrama, tam naprawdę dużo informacji umieszczam. Jeżeli jesteś nowym użytkownikiem na tym kanale, to zachęcam cię do zasubskrybowania go, po to, żebyś na przykład w każdy poniedziałek o godzinie 18 dowiedział się jeszcze więcej. A jeżeli masz Facebooka i masz jakieś pytanie, albo chcesz się podzielić swoim filmem, no to wpadaj na grupę, ponad 6 tysięcy ludzi czeka, aby twój film ocenić, dać ci jakąś radę, pomóc i odpowiedzieć na twoje nurtujące cię pytanie. No ja już nie przedłużam tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobał. Wszystkie wasze rady oczywiście możecie napisać w komentarzu. No i co, ja się z wami żegnam, trzymajcie się, na razie, cześć.